nie ma już miejsca na prywatność. Izabela Trajanowska, taka piosenkarka polska, śpiewała kiedyś darmo nie ma nic, darmo nic, nie ma już nic. No i tak właśnie to się mniej więcej odbywa, że w tej chwili to jeżeli się za coś nie zapłaci, to się nic nie zrobi. A jak gdyby jak się nie zapłaci, nie zapłaci się, jeżeli się nie zarobi. A jak się nie zarobi, to się nie zapłaci. A jak się nie zapłaci, to się nie zrobi. No i tak właśnie to jest, że jak gdyby wszystko zaczyna mieć swoją cenę i wszystko, co jest za darmo, jest bezwartościowe, więc w związku z tym nie warto się za bardzo wysilać, tylko trzeba korzystać, trzeba brać korzystać z tym, że się to robi. W związku z tym cieszyć się owocami swojej pracy, jak to mówią. A jak gdyby mieć zadowolenie z tego, że coś się po prostu udało zrobić. Że coś, jakąś próbę człowiek podjął i coś się udało po prostu. Nawet jeżeli się nie udało, bo jeżeli się nie udało, to też się udało. Próba została podjęta. Tak, to tak, jakby to powiedzieć, preface, czyli przedmowa. Następnie, dzień dobry, nazywam się Krzysztof Sylwanowicz. Ćwiczę dykcję przy użyciu uśmiechu. I trzypunktowy spis treści. Czyli pierwsze to historia pewnych miłości. Drugie to historia szpicy. A trzecie to opowieść o latających orbitalnych supermarketach. No i oczywiście zacznę od końca, bo najwygodniej. Więc w związku z tym te latające hipermarkety to jak gdyby tak ich się dużo namnożyło na orbicie, że zaczęły się ze sobą stykać. Po to, żeby się nie zderzać, to po prostu wystarczy jeden hipermarket doczepić do drugiego hipermarketu i w związku z tym zaczynają one tworzyć pewnego rodzaju coraz większą stację kosmiczną handlową. Handlową w tym znaczeniu, że no można powiedzieć, że głównie mieszkalną. Takie napowietrzne miasto, bo wszyscy ludzie, którzy dostarczają towary i którzy wracają, którzy nie zostają na stacji spać, po prostu żyć na niej, tylko jeszcze się, że tak powiem, odważają schodzić na planetę, no to oni są zamiejscowi, zamiejscy. Natomiast ci, którzy mieszkają w tych hipermarketach połączonych, no to są tubelcy tacy z takiej stacji kosmicznej i oni tam żyją całe życie, no niestety tracą wapń z kości, więc w związku z tym tracą zdolność do schodzenia na planetę i podróżowania w ogóle w okolice w zwiększonej grawitacji. No oni są zadowoleni z tego, bo po co im grawitacja? Grawitacja to tylko ciężar kości. Jak miękkie, to się nie łamią przynajmniej. Nie ma bólu. Taka sobie, można powiedzieć, klasa aniołów. Klasa ludzi ciągle latających. Latających w nieważkości. To różnica, bo są ci piloci, którzi latają w tą i z powrotem na stację i na ziemię, Oni wszystkich stanów doświadczają. Ale muszą być bardzo silni, zdrowi i w ogóle super robotni, czy tak powiem. Super dyspozycyjni. Natomiast ci nieważkości, no to oni już nie muszą się, że tak powiem, za bardzo wysilać. Nie muszą rozwijać ani mięśni, ani
ani kości mogą sobie pozwolić na takie właśnie nagrywanie filmików jak ten. Ja właśnie nadaję taki filmik z takiej stacji orbitalnej okołosłonecznej na 7 poziomie tej stacji, bo te stacje są piętrowe. Tak myślę sobie o rozwoju przyszłości tych stacji, bo jeżeli się ich zrobi bardzo dużo, coraz więcej ich będzie powstawać, będą sobie radzić, będą powiększać swoją powierzchnię, to jak gdyby cała planeta zostanie obudowana taką warstwą orbitalną warstwą, czyli warstwą, w której pomieszczenia są w nieważkości, która się obraca dookoła planety. Planeta sobie krąży zgodnie ze swoją masą i ze swoim obiegiem i ze swoim wirowaniem, natomiast ta warstwa w nieważkości, no to ona jak gdyby pozostaje, ona nie kręci się razem z planetą, tylko cały czas jest wystawiona w tą samą stronę Słońca. W związku z tym ta warstwa odsłoneczna bardzo się nagrzewa, więc w związku z tym jakiś ruch wirowy dookoła tej planety trzeba wprowadzić, żeby się chłodziła chociaż trochę i żeby no, ta temperatura, no, żeby tę energię można było gromadzić na przyszłe, że tak powiem, wydatki, na te czasy nocy. Natomiast no, jest potrzebny ten ruch wirowy. Natomiast jeszcze jedna sprawa. Gdzie jest sufit takiej stacji? Sufit takiej stacji jest oczywiście od strony Ziemi, czyli spod spodu, bo Ziemia cały czas świeci. No, świeci w czasie, kiedy odbija się, kiedy jest wystawione na Słońce, to wtedy się odbija, światło słoneczne odbija się od planety i w związku z tym oświetla tą stację orbitalną. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi w czas nocy, czyli jak gdyby chowa się za planetę, taka stacja orbitalna, no to właściwie ona nie musi się chować, dlatego że ona może zostawać ciągle od strony słonecznej. Jak od strony słonecznej, no to Słońce przypieka, że tak powiem, podgrzewa no, spód tej stacji orbitalnej i w związku z tym no ma automatyczne podgrzewanie. Nie ma powodu, żeby jej tego ogrzewania nie zapewniać. Czyli musi to być stacja, już wiadomo, że na orbicie stacjonarnej. Orbita stacjonarna to jest chyba z 300 km od planety, taka jak sputniki telekomunikacyjne tam krążą. Więc w związku z tym taka stacja orbitalna na tym poziomie no, podgrzewana by była od spodu przez Słońce. Ciągle jak gdyby byłaby to taka plamka na Słońcu, czyli taka stacja, która by znajdowała się cały czas między Słońcem a Ziemią. A oświetlana by była, pomieszczenia tej stacji ogrzewane, oświetlane by były przez odbite światło Słońca odbite od Ziemi. Tak naprawdę Ziemia by cały czas świeciła w takiej stacji kosmicznej. No i to na tym kończymy punkt pierwszy. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli do szpicy. Szpica spala wodór i tlen, dając siłę odrzutu. No i teraz jak to liczyć? No, trzeba by wziąć atom wodoru i atom tlenu. A ponieważ woda to jest H2O, więc w związku z tym dwa atomy wodoru, jeden atom tlenu. I wtedy wyliczyć, tak jak potrafią to robić uczniowie szkoły średniej, wyliczyć jakiego rodzaju energię w elektronowoltach wyrażoną się uzyskuje z takiej, w takiej reakcji połączenia się dwóch atomów wodoru z jednym atomem tlenu. Teraz jeżeli już mamy tą taką mikro dawkę energii w elektronowoltach, to
to trzeba będzie uprzeliczać. Bo jeżeli mamy energię, to wiemy, jak daleko określoną masę. Nie ma inaczej. Jeżeli jest energia. To jest też praca. Energia równa się pracy. Tak mi wygląda. Chyba będę musiał sprawdzić, ale jeżeli energia równa się pracy, to praca równa się siła razy przesunięcie. Razy przesunięcie. Właśnie jak to jest? Czy to jest praca, czy to jest moc? Czym jest energia? Energia jest pracą, a nie energia jest mocą. Moc to jest energia w czasie, czyli można by wyliczyć, ile atomów wody by trzeba tworzyć w danej jednostce czasu, żeby uzyskać jakąś tam moc. Ale moc nas nie interesuje w tym momencie, jeżeli mówimy o tej minimalnej dawce energii, no to w tym momencie chodzi nam o to, ile pracy będzie mogła taka mikrodawka energii wykonać. W równa się F razy S, czyli zadziała siłą na drodze. Ale to jeszcze właśnie, bo tutaj jeszcze nie wystarczy, bo jak gdyby droga to już jest tutaj wtórna, ponieważ A równa się F przez M, więc w związku z tym przyspieszenie to będzie siła na masę działająca. A równa się F. Nie pamiętam, no właśnie o to chodzi. Wszystkie te wzory trzeba sobie przypominać. Dlatego, że to jest istotne do takiej obliczeń. A równa się F razy M. Siła razy masa. F W równa się F przez S, a albo F przez S, albo F razy S, ale nie warto. W każdym razie W to jest to, co mamy, czyli mamy energię. Nie mamy przesunięcia, ale mamy za to przyspieszenie. Bo to przyspieszenie jest tutaj najistotniejsze do tego, żeby uzyskać. Więc w związku z tym, jeżeli A równa się, ojej, 11:30, budzi 11:32. Ciekawe, ile w kamerze. Czas ten wzór bez pisania, tylko w pamięci go rozszyfrować, rozgryźć bez zapisywania, bez notatek. Nie ma tak. Trzeba samemu wymyślić, popisać sobie w swojej głowie i zapamiętać wyniki, żeby potem co nich powiedzieć. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego. Trzeci to jest zjazd 70-lecie matury. Matura zdana, z matematyki wprawdzie na czwórkę, tak jak się to potwierdza dzisiaj, bo to matematyka i fizyka to między innymi takie podobne do siebie. Szkoda, że nie było matury pisemnej z fizyki. Egzaminie maturalnym. Bardzo pouczające i jak gdyby prawie zastępuje studia. Jak się było dobrym w szkole średniej, no to potem się ma takie towarzy tak na życiu jak studia. Jakby się miało już jakiś poziom studencki. Na studiach to się człowiek tylko uczy tego, jak masz czas na zawieranie znajomości,
Natomiast tak naprawdę rzuci się tylko wiedzę o społeczeństwie, czyli współżycia z innymi ludźmi na zasadzie no, zawiązywania kontaktów, grup, przyjaźni i miłości. Tak. No ja przez 4 lata studiowałem miłość. A wcześniej właśnie w szkole średniej, no to jak gdyby w szkole podstawowej się kochałem bardzo, kochałem się bardzo w koleżance, bo tak najpierw siedziałem z dwiema koleżankami, z jednej szkoły byłem przenoszony, podstawowej byłem przenoszony do drugiej podstawowej, w związku z tym bardzo mnie się mną zaopiekowały dwie koleżanki, zawsze są dwie. Była to Jolanta Danisiewicz, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Mogę szukać na Facebooku, w internecie i tak nie znajdę, wiem. Ludzie się ukrywają, ich dzieci bronią dostępu do rodziców, rodzice chronią dzieci, wszyscy się boją ujawniania wszystkiego. No więc w związku z tym jedną z tych koleżanek była ta Jolanta, a drugą była Grażyna. Z tego co pamiętam, nie pamiętam nazwiska. Następnie to było w podstawówce, nie, to było w przedszkolu jeszcze nawet. W przedszkolu były te dwie dziewczyny, tak. W przedszkolu, a potem w szkole, no to nie wiem, chyba to były one, ale nie jestem pewien. Wiem, że poznałem w szkole podstawowej taką koleżankę, która się nazywała Barbara Śmigielska. I ta Barbara Śmigielska, no straszliwie mi się podobała, bo była po prostu super modelem i piękna dziewczyna i jak gdyby no, pod każdym względem. Inteligentna, urodziwa, śmiała. Jej mama była nauczycielką zresztą, wychowawczynią w mojej klasie, więc wielka miłość, wielkie zainteresowanie moje, ale jednostronne. Brodziłem się rękami i nogami kiedyś przed tym, żeby z nią nie zatańczyć na prywatce. Jakoś nie czułem się fizycznie zdolny do tańczenia. Jak gdyby się teraz się to potwierdza, że jak gdyby nigdy nie byłem orłem w sztukach takich fizycznych, żeby jakoś tam z tym swoim ciałem władać. W związku z tym no, uciekałem, broniłem się, bo wiedziałem, że się skompromituję się zupełnie. No i uciekłem kiedyś na tej prywatce od tego tańczenia z nią. No i w związku z tym byłem już przegrany w ogóle zawsze i wszędzie. I tak już było, no tam co ja sobie czułem, co ja chciałem i czego, o czym marzyłem, no to inna sprawa. W każdym razie no przeniosłem jeszcze to uczucie, bo to nie była miłość z dwóch stron, tylko to było moje uczucie do niej, no przeniosłem jeszcze do szkoły średniej, bo w szkole średniej poszliśmy do jednej klasy. W związku z tym w jednej klasie byliśmy wyczytywani regularnie na listach obecności. Cały czas było Sylwanowicz-Szewczyk-Śmigielska. Tak to było. Sylwanowicz-Szewczyk-Śmigielska. No i tak nas wyczytywali nas tak codziennie przez 4 lata. Z tego, że tak powiem, trudno nie zapamiętać. W tej kolejności jestem. No a następną miłością była taka wielka miłość moja, romantyczna, jak to taki marzyciel. Zawsze się zakochiwałem w swoich, czy w pobliskich modelkach, czy jak gdyby takich dziewczynach tak pięknych, że w ogóle absolutnie nieosiągalnych. Jedną z takich dziewczyn była między innymi właśnie ta następna moja miłość, czyli Alina Stebnicka. Oczywiście nie ma co szukać, bo jakby zmienione nazwiska, mężowie pilnują swoich żon, a jeżeli nie pilnują, to że tak powiem im zazdroszczą i wojny, zazdrości i jak gdyby no, takie no, zemsty czy jakieś inne negatywne uczucia. Więc kochałem się w tej Alinie Stepnickiej. Chodziłem z nią do klasy. Oczywiście byłem tak już tak onieśmielony,
jakby zdałem sobie sprawę ze swojej ułomności, ze swojego niskiego statusu zdrowotnego, czyli fizycznego takiego, to jak gdyby no mimo wszystko próbowałem, czyli jakoś tam nigdy nie wiedziałem, nawet nie miałem nie wiedzieć, nawet tata się nie starał mnie edukować z tego, jak podrywać dziewczyny, jak poznawać dziewczyny, jak zdobywać dziewczyny, dlatego że wiedział, że dziewczyny są nie dla mnie. Dziewczyny są nie dla mnie w tym sensie, że nie chłopcy są dla mnie, nie jestem pedałem ani homoseksualistą, tylko po prostu no, jak gdyby, że nie będę się nadawał do tego, żeby tworzyć rodzinę. Takich ludzi się w internecie zwie aseksualnymi. No może aseksualne to nie, ale arodzinne. No i tak właśnie, jako arodzinny człowiek, no nie miałem żadnych szans na zawiązywanie związków. I tylko pisałem, uczyłem się pisać, uczyłem się wyrażać swoje uczucia na papierze. Czyli przelewałem wszystkie swoje myśli, wszystkie swoje no, zachwyty i wszystkie swoje, nie tworzyłem wierszy, nie byłem poetą. Po prostu wyrażałem tylko to, co czułem dokładnie. Nawet przez dłuższy okres czasu trzymałem, miałem taki zeszyt 32-kartkowy chyba był w kratkę, bo kiepsko pisałem, więc w związku z tym kratka była bardzo wygodna dla mnie do pisania litery. Tam pisałem te uczucia codzienne, taki pamiętnik prowadziłem właściwie, można powiedzieć. I kiedyś ten pamiętnik dałem Alinie Stebnickiej, no z taką nadzieją, że się, że tak powiem, nad tymi uczuciami pochyli ze swoją... Właściwie nie wiem, bo właśnie nie wiedziałem, jak to jest z dziewczynami, nie wiedziałem, co im imponuje, nie wiedziałem, jak o nie dbać i jak się nimi opiekować i co to znaczy wyrażać miłość. Nawet jeżeli ktoś mi w tej chwili mówi mi, że jeżeli odczuwasz miłość, to ją wyraź. Tak, tylko że właściwie co to znaczy wyrazić miłość? To znaczy można ją wyrazić w ten sposób, że się ją wypowie, albo że się zatroszczy człowiek o tą osobę, którą kocha. Zbuduje jej dom, zapewni rozrywkę, zapewni jej pożywienie, atrakcje, miłe spędzanie czasu. No i właśnie to jest ten drugi sposób, który jest właściwy i o którym się dowiedziałem dopiero teraz. Ale teraz już nie jestem w stanie, że tak powiem, nie jestem w stanie kochać, czyli wyrażać miłość w ten właściwy sposób. Nadal mogę ewentualnie tylko kochać w sposób romantyczny, czyli taki właśnie samolubny, że lubować się w swoich uczuciach. Co niniejszym czynię, nagrywając ten filmik. No a potem był okres, cudowny okres studiów. Wprawdzie studiów się tam mi nie udało doprowadzić do dyplomu, natomiast był to okres najwspanialszej egoistycznej miłości. Takiej ciągle niedouczonej, niewiedzącej, co to jak należy wyrażać, właściwie wyrażać miłość. Chociaż nawet miałem takie plany, żeby rzucić studia, iść do pracy i jak gdyby sam z siebie miałem takie poczucie, że powinienem coś zrobić dla tej miłości. Wyrazić ją poprzez swoją pracę, poprzez swoje starania, nawet nie posiadając dziecka. Nie mając dziecka, nie mieliśmy takich planów i takich nie tyle możliwości, to takich nieważne czego. W każdym razie nie. Zresztą przez pewien czas odczuwałem do swojego ojca żal o to, że mi, że tak powiem, nie skierował mnie tą linię posiadania dzieci i no, realizacji swojej miłości poprzez pracę. Realizacji swojej miłości poprzez pracę. A on to zrobił jak gdyby, no w sumie, mimo
Myślę, że to było z troski o mnie i oczywiście również o tą ewentualną moją partnerkę, dlatego że moja partnerka nie miałaby za mnie żadnego pożytku, szybko bym się skończył albo nie byłbym w stanie tyle, że tak powiem, zarobić, żeby się o nią zatroszczyć, żeby jej zapewnić to super rozkoszne życie. To z jej strony to by nie była korzyść, a z mojej strony, żebym się szybko wykończył ciężką pracą dla swojej wspaniałej miłości, bo kochałem wspaniałe dziewczyny, piękne dziewczyny. Zawsze cały czas teraz, jak gdyby wchodzę na jakieś portale, widzę piękne dziewczyny, to jak gdyby nie myślę już o nich jako o ewentualnych partnerkach przyszłych, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że tamte piękne to już dawno zostały tylko na zdjęciach i jak gdyby tylko trzeba założyć portal z ich pięknymi zdjęciami, żeby zaistniały w tej machinie internetowej w celach zarobkowych, żeby zawsze ktoś jeszcze mógł popatrzeć na ich urodę z młodości. Portale z portretami pięknych dziewczyn. Przecież tyle pięknych dziewczyn w moim życiu było. Dlaczego nie ma ich na żadnym portalu, ich najwspanialszych obrazów? Dlatego, że najwyraźniej one tego nie chcą, albo biorą swoją kasę, a jej się nie przyznają. Ewentualnie, no, jakoś im to powoduje problemy czy trudności, więc w związku z tym najchętniej by do takiego portalu nie wchodziły, nie brały w nim udziału, a on jest po prostu czysty zarobek. Ktoś wchodzi, ktoś płaci. Ci romantycy, że tak powiem, którzy płacą za to, żeby oglądać obrazki pięknych twarzy, czytać piękne słowa. No, ewentualnie nawiązywać jakieś kontakty takie wirtualne. No, nie każdy chce utrzymywać kontakty wirtualne. Ci, którzy chcą, to je jakoś tam utrzymują, nie wiem, kamuflując się czyimś innym zdjęciem albo ewentualnie z podpisem. Tęsknię za tym, że ten internet nie daje mi, samotnemu nieudacznikowi, takiej możliwości zobaczenia kogoś i porozmawiania z nim, nawet bez wydobywania dawnych żalów i dawnych jakichś pretensji, ponieważ za wszystko przepraszam i na wszystko się zgadzam. Faktycznie tak jak widziałem dzisiaj w takim filmie, oglądałem, ktoś się tak szybko bardzo okazał właśnie tak. Zobaczył, że ktoś widzi jego myśli i powiedział właśnie coś takiego, że za wszystko przepraszam i na wszystko się zgadzam, tak. No i niech to będzie motto. Do zobaczenia.